Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ultimate Chicken Horse. Są ze mną tak zacne persony jak Eugene. Siema, siema. T-Rex, aka Xer, aka Xerid. Witam. I gwiazda dzisiejszego wieczoru. Najlepszy tancerz u nas w ekipie, Micik. Dzień dobry. Tak, a najlepszy tancerz dlatego, ponieważ Micik bardzo prosił, mówił: nagrajmy proszę Ultimate Chicken Horse i potańcówkę, więc specjalnie dla Micika dzisiaj zagramy na potańcówkę. Gramy na dokładnie takich samych zasadach jak w ostatnim odcinku, czyli 14 rund i chyba, jak się nie mylę, 8 punktów bodajże. Tak więc no, to tyle tytułem wstępu. Ale ładna mapa. To jest potańcówka, no. Ale, nie widać nic. Normalnie epilepsji można dostać. Jeszcze jak? O nie! Dobra. Można też spaść o. W dół. Masakra. Masakra. To na niezłą potańcówkę na smicie. Chciałem powiedzieć, że kiepsko tańczycie, panowie. Pierwsza piosenka, wszyscy połamane nogi. O nie! Spadłem od razu. Masakra. Nie no, na tej mapie to będzie no... Myślałem, że to... Że to ja jestem, a to Xer, ty byłeś. No. Ja się cieszyłem, że spadnie, że spada. Potem patrzę, o nie. No, to jest wersja hardcore teraz. No, szczególnie no to, jest, że tam miganie jest. Ja chcę z powrotem tą górę lodowcową, a nie jakąś potańcówkę. Dobra, trzeba się skupić. Tutaj nie można na hura, trzeba, wiecie, pełen fokus. Taktyka. Dokładnie o. Tak. Kurde, gdzieś byłem. No nie, jak tu ciemno, to nic nie widzę. O jedną spację za dużo. O kurde, mamy pierwszego tancerza. Proszę bardzo. No, to niezły wiewiór raz. Ale Pitch ten wjechał. A już wygrał, już odcinek już wygrał. No to czemu, że już dalej nie przejdziemy nikt? Oj, po zawodach. Dobra, jest, żyje. A ja nie. Co teraz zrobić? Kurde. Ajajaj, ta czarna dziura. No. Ta czarna dziura. To już jest wyzwanie. Nie mam pojęcia, jakiś nic poń to zrobił. Dobra. Papa. Czarna dziuro. Jak mogłeś? Przepraszam, musiałem to zrobić. Zbyt bardzo mnie irytowało. No i nie. O kurcze. O? No nie! Spokojnie. Tylko spokój nas może uratować. Doszedł skubany znowu, no? No. Wiesz, Kamilu, ty chyba musisz... O, nie ważne. No, muszę umrzeć. Tak, chciałem powiedzieć, że musisz wrócić. Na respa. Wróciłem do krainy aniołków. No panie, ty jak to? No chyba to na respa musisz tam pojechać. No, Micik, twoi wietnamscy widzowie oglądają to. Masz im coś do przekazania? W trybie epilepsji, ale oglądają. Oni mają, wiecie. Trzeba będzie dać ostrzeżenie do tego filmu. No. Oni mają skośne oczy, to normalnie widać. Dobra. O nie! Własną bronią bym się załatwił. O nie! Nienawidzę tej potańcówki. Więcej na nią nie idziemy, mówisz. Możecie iść, ale beze mnie. Ja na tę potańcówkę się nie wybieram. Połamanie nóg, chłopaki. Dzięki. Ajaj. Dobra. O Jezu. Dobra. Powoli do przodu. Jest, udało się. Chociaż honorowy punkt. Uważaj na tą piłę. No właśnie, chyba jak przejdziemy wszyscy, to nie będzie punktów. Uważaj, nie, ojejku. No, dziękujemy. Bohater. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Tak blisko. Jak można było. A, widzisz. O,
Jezu, kto to ten lód dał? Nie. Jest, mamy to. Kurde, ja dałem i się poślizgnąłem i zleciałem, no? Ostrze mnie załatwiło. Ostrze do rana. O! Za co mam punkciki? Jakieś pułapka. Takie? Za pułapkę. Aha, ale przecież nie doszedłem do samego końca. No chyba tak micika zamordowałeś. Tyle dobrego. Dla ciebie. Tyle dobrego dla ludzkości. Ależ oni tu myślą. No nie mogę, kurde, tego nigdzie... A, bo mogę to tylko tak stawiać, dobra. No nie, no, oj. Proszę tak nie robić. O Jezu. Poślizgnąłem się. A się odbije. Kurde, samobójstwo. Mamy to. Ale przez speedrunował. Samobójstwo. Dobra, ja już mam plan, jak to przejść, nikt tego nie popsuje. Ja ci to popsuję, powiedz tylko jak. Dobra, mam pomysł, jak to popsuć. Oj. No i spadłem sobie. To udało ci się popsuć. Udało mi się popsuć. Tak. No i królik załam. Co? Pszczoły mnie zażarły. Widzisz? Pszczoły nie lubią szopów ewidentnie. Albo uczulenie masz po prostu i nie widziałeś. Chyba uczulenie. Teraz się dowiedziałem. O. No i pięknie. Co to ma być? Czemu aż tyle to miała tylko pszczółki odpaść? No, nie wierzę. Speedrun. Jest, udało się. Oby ta wiewióra spadła. Raczej nie, nie spadła. Przeszła dalej, przepraszam. Przejęzyczenie. No nie, muszę teraz jakieś pierwsze punkciki tutaj zebrać. No, przydałoby się. O, mam pomysł. Ewentualnie możesz kombinować ze zabójstwa, nie? To też jakaś droga. Też. Ale to jest rozwalone wszystko. No idealnie na piąchę. Jest. Gdyby nie ta pułapka, miałbym mieć chociaż punkty. Wiesz, gdyby się udało, gdyby nie ta pułapka wścibska. Tak, zgadza się. No nie, ale to... jakiś punkcik honorowy jest. W ogóle jest. To ty dostajesz punkty za tą pułapkę, ja tą łapkę odpaliłem. Kurczę, tego ksera trzeba wyeliminować, no za dobrze mu idzie, no ewidentnie. Kurde, jakieś... Ohoho! No. No to wow. Się porobiło. No. O. Oh. To jest pech, tak zwany. Nie wierzę. Eugene, bo no ja to też. Piosenka będzie, musisz iść. Kurde! Panie, jak wyliczenie robiłem, ten mnie pogania. O, zobaczymy teraz, jak wam pójdzie. Zaskakać się nie da. Panie, chyba lód tam jest. No. Tutaj też. Ale asesin. Ohoho. Asesin. Dla wietnamskich fanów. To. Było blisko. Kiedyś musiało nie wyjść. Tak, to prawda. Zostały dwie rundy, matko. Jak się doskoktować do końca? Ej, wzięliśmy oboje to samo? Jak to jest możliwe? W tym samym czasie chyba. Nie, jak chyba jest taki bug, że jak w tym samym czasie ktoś kliknie dwie to samo, no to dwie osoby dostają to samo. No to ewentualnie tak. Coście wymyślili. Z czego ja dostałem? Lepiej powiedz, czego tu nie można dostać, to jest lepsze pytanie. Ale ja tylko się zryskiłem, od razu padłem. Kurde! To było później uczulenie na pszczoły może. Wstrząs anafilaktyczny z opóźnieniem. Ja poproszę VAR. Dobra. Ostatnia tura. Ja tej ściany tam wcześniej nie widziałem, skąd ona się wzięła? Ostatnia tura. No może być wyzwanie. Postawiłem to dopiero. Nie, przeszkadza mi tu.
A ja chyba od tej kulki. Padłem. Najbardziej to się opłaca na respę stać po prostu. Ojej, oj. No tutaj dużo nie poszanałem. Nie. A walczyłeś do końca. Nie. Widzieliście to w ogóle? Ja już zniknąłem z mapy. Myślałem, że padłem. No właśnie tak mi się wydawało i nagle patrzę, a ty wyskakujesz. No, Xer wygrał, no niestety, niestety widzowie. No, zostałem jeszcze wykończony kulą. Na koniec. Ja chociaż punkcik na słodę. No i mamy. Gratulacje dla Xera, co byś chciał powiedzieć? Nic. Okej. Okay. GG. No. No to fajnie. Dobra. 14 rund. Tak, jest tyle co zawsze. Dobra, okay. Odbierzemy prezencik, zobaczymy co to jest. No oby... O nie, a mi się zaraz... Kalosze wiewiórki odblokowałeś? To niezłe złote kalosze. Pasują mi do kółek. Kalosze mi ukradł. Uff. Dało się. O. Jest! Udało się, wszyscy przeszli. Bez punktów. O! Kurde, utratł mi. Ja myślę, że też postawione jest. Dobra. No, ja mogłem przeczekać, ajajaj. Mogłem, no. Wiewiórka latająca. No, jeszcze ja. Jest, udało się. Nie, no jednak ten poziom fajny, żeby nie ustali. Zapowiada się ciężej. No, myślę, że później będzie trochę gorzej, jak trochę tych pułapek ponastawiamy, ale na razie jest tak... Porównanie do tej potańcówki to jest czysta przyjemność. No. No i kto spadnie? Nie. No dobra, nie. Na razie idzie. Ta przeklęta wiewiórka znowu. No. Kurde, oj. Sam se to postawiłem. A widzisz. To już któryś raz zginę od swojej pułapki. Czekamy na schodki. Rozpoczęcie klasyczne. No. Ohoho. Co tu się dzieje? Wiem, co to się stało. To zegarek zebrał, to jest tak w slow motion. Nie! No, wiewióra mnie zepchnęła. Pirek skończył w ogóle i patrzcie, no. Pływa. O nie! Wszystko przez tą wiewiórę, która mnie zblokowała, ja wam mówię. No, ale to gra mnie zmusiła. Ajajaj. O, kradł mi. Aha. Ale ostrzał. Co jest? No to już no. Nie przejdziemy. Może być problem. Dlaczego ja? Nie no, chyba może te schody jakoś. Kto postawił tę deskę? Nawet kwiatek sobie jedzie dalej. Chodź teraz. Micik. Jak się jeszcze wydostał stamtąd. A? Walczy skubany, walczy. No. Podszedł kto pierwszy. No ja już wiem chyba jak to przejść, ale trzeba czekać. Minutę. Przytrzymaj B, żeby się poddać. O, one eternity later. O. Kurde, wraca. Ile ty masz żyć? Co ty, kot jesteś?
Niby królika jednak kot. Oto. O. A jak on to zrobił? Magia. Nie wiem, nie zapraszamy go na następne nagrywki, za dobry jest. Jak się przykleje, to no tak mnie ściąga. Musisz na schody. Ten lód jakby. Znaczy ja mam też pomysł, miałem taki, żeby tam zrobić to, ale... O Jezu. Czy to zajmie pół roku? No jak no, kusniesz na tym lodzie, to da radę przejść. Ale no, trzeba kusnąć na lodzie. No niestety. nie wycelowałem. Oby dynamit przybył, błagam. O, lepsze też jest. Ja nie mam punktów, bo wszyscy wtedy doszli. Kurde. Tak, tak. No co, chcesz wysadzić tą deskę, a ja dostawię kolejną, tak? Chyba nie tą. Nie, to wiesz, teraz możemy nie przejść. Tak miało być. Dla kontentu. Ostatnia próba, jak zaraz się poddam. Muszę jeszcze jedno? O, prawie. No. Ten wiatrak. Obiecuję, wyrzucam wszystkie wiatraki z domu. Mój wiatrak. Biedny. O! Kolejny wiatrak. Eugene, musisz. O. Nawet dobrze szło. Oj. Zaściało mi się być pierwszym. No i będziesz możesz tak, być ale... jedynym. No, trochę będzie ciężko. Ja sobie zrobię rundkę, wiecie. Dawaj, po tą, po monetkę, o. No. Bym powiedział, że to specjalnie zrobiłem, ale tak nie było. A, no to już po tobie. No. O! Przewidział. W tym samym miejscu. Wszyscy w tym samym miejscu, chyba pan. Najgorzej na świecie. Dobra, trzeba się skupić. Dobra. Znowu chyba będziemy mieli dwie bomby. No. Kurczę, za daleko są od siebie. Dobra, to poniszczymy tutaj. I tu są za daleko. Dobra. A! O! Ty, łasa wiewióro na kasę. Co to daje? Monetka, jak dojdziesz ją do mety, to dodatkowy punkt. A. Aj, tam gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta. Nawet nie wiem kiedy. Eugene, jesteś czarnym koniem, mimo że jesteś shopem. Aż dziwne. Dobra, weźmy sobie. O, tu. Wiesz co, tą monetkę gdzie walczę? Nie no! To mnie zabiło. No plujące, no nie wierzę. Jest honorowy punkcior. Ojoj, jak blisko jest w ogóle. Ja nawet nie wiem dlaczego mnie to zabiło. Mówię, nie zapraszamy go na sobie. Za dobry jest. No. Wybierz dobrze. No. Chyba nam to ułatwi na ten. Okej. Aj, głupi miód. Zadam jeszcze klejczy. Łapa strzał. No jeszcze działko mnie dobiło. Masakra.
Ej, nie w tą stronę ten hokeja wybije, kurde, nie spojrzałem. Tak nie. Go ustawiłem, a on nic nie robi. Latająca wiewiórka! Poleciałem na samą do fabryki. Patrz, drugi raz rzędu skubaniec. Och, jest blisko. No on nie. T-Rex już niewiele musi zrobić, żeby... No, zabije dwie osoby. W sumie jedna chyba wystarczy, nie? A no chyba ta jedna pułapka. Ja sobie na respie postoję może. Dobra, to ja sobie postoję tutaj. O. Dobra, ja już tą widzę do nieba lecę. Patrzcie, Benz. Ale czyja to pułapka jest? To chyba T-Rex wygrał. Nie, chyba nie. No ja. A Eugene. Okay. To wiedziałem co zrobić. Jakbym wygrał normalnie. Więcej mi nie trzeba. O nie! Za bardzo się speedrunować. Masakra. A. No nieźle. No, Micik. Z tą monetką dobiegniesz? Jakbyś drugą wziął, to może? Chciałem właśnie, ale już nie dałem rady podskoczyć. Kurde. Ty dobrze zostałem. Dobra. To już, że tak powiem... Aha, łoj. Nie wiem na co się stało. O, jest T-Rex, zginął, jest szansa. Kurde. Nie zrobić tylko nic głupiego. A? Ktoś zginął od pułapeć. Ajajaj, gratulacje T-Rex, gratulacje. GG.